Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zatytułowanym Jak grać, żeby wygrać. Bo dużo mogę gadać, ale Wy na pewno czekacie na konkrety. Więc konkretami powiem Wam, że na pewno będą kupony, które Wam będę podawał tutaj. Będziecie mieli na tacy podane mecze, które trzeba zagrać. Zagrać i wygrać, tak? Myślę, że grając moje mecze będziecie cały czas zarabiali kasę, z czego będę bardzo zadowolony, bo im mniej firmy bukmacherskie zarabiają, tym bardziej się cieszę. I tyle. Słuchajcie, jak grać, żeby wygrać? Wielu z Was na pewno się zastanawia, jaką strategię obrać, żeby wygrywać. Nie jest to prosta odpowiedź. Wbrew pozorom nie jest prosta, ale powiem Wam, że tak, wiem, ciągle to podkreślam, ale chcę, żebyście wiedzieli, że po 18 latach gry człowiek wiele, naprawdę wiele rzeczy dostrzega i widzi, czego wcześniej nie widział. Słuchajcie, na pewno nie wygracie. Ja Wam powiem najpierw, na pewno jak nie wygracie. Nie macie szans wygrać. Ja mówię oczywiście o regularnym wygrywaniu, o tym, żeby jest pierwszy dzień miesiąca, zakładam sobie, że wygram po miesiącu 1000 zł. Ja Wam powiem, jak nie wygrać. Nie wygracie na pewno, posiłkując się typami ze stron, gdzie wiszą banery i właściciele zarabiają na tym, że Wy przegrywacie. Zapomnijcie o tym. Nie wygracie, łudząc się, że ktoś ma ustawki, cudowne mecze, super informacje, trelemele. Nie macie szans, nie wygracie. Nie wygracie też, patrząc na statystyki. Nie ma szans żadnych. Coś tam traficie, w większości meczy nie traficie. Nie wygracie też, słuchając mistrzów świata w punktach stacjonarnych, jak ja się śmieję, ludzi spod tak zwanej tablicy na zasadzie: panie Ścisiu, a Liverpool to dzisiaj wygra? A pan Ścisio mówi: no wygra, wygra. Przecież Liverpool to nie frajerzy. Słuchajcie, tak też nie wygracie. Nie ma szans, żebyście podeszli pod tablicę, popatrzyli na ofertę, skreślili kupon i go trafili. Szanse na trafienie jednego kuponu, tak, jakieś tam są. Szanse na wygranie w dystansie kasy, zerowe według mnie. Nie ma szans. Żeby wygrywać, trzeba według mnie przede wszystkim mieć, punkt pierwszy, najważniejszy, doświadczenie. Mega ważna rzecz, doświadczenie. Nie wyśmiewaj, sprawdź. Pamiętaj, to jest magiczne zdanie. Zanim kogoś wyśmiejesz, sprawdź. Doświadczenie według mnie to jest klucz. Jeśli będzie coraz więcej grających, wyciągających wnioski, piszących sobie w kajecie, co się dzieje, co i jak, i tak dalej z kursami, z drużynami, to w pewnym momencie obstawiam, że te firmy bukmacherskie pójdą z torbami. Dlaczego? Ano dlatego, że nie dadzą się już ludzie nabierać na kursy zaniżane, nie dadzą się nabierać na statystyki, na cudowne informacje o osłabieniach i tak dalej, i tak dalej. Według mnie kluczem jest doświadczenie. Ja korzystam z wielu narzędzi wypracowanych na przestrzeni tych lat, które pomagają mi przeprowadzać selekcję i zarabiać kasę. Co to oznacza? Oznacza to, że korzystam z własnych notatek, które według mnie są bezcenne. Bo na przykład, wymyślam teraz, jest drużyna w jakiejś lidze, która sezon w sezon wymiata. Jest tak, jak kiedyś pamiętacie Celtic i Rangersi. Ja pewnie nie pamiętacie. Jak miałem te 25 lat, to było coś takiego, że nawet byli jacyś ludzie, którzy za każdą, w każdej kolejce obstawiali tylko dwie drużyny: Celtic i Rangers. I oni sobie wymyślili, bo to jest fakt autentyczny, że co kolejkę, bez względu na kursy, będą wygrywali na tym dublu na przykład 100 zł. Jak był kurs 1,50, 1,50, to grali za niecałą stówę i zgarniali stówę. Jak spojrzycie w statystyki,
to te ekipy wygrywały, no prawie wszystko w sezonie wygrywały. Oni byli poza zasięgiem kompletnie wszystkich innych ekip. Później się to oczywiście pozmieniało, temat umarł, niestety tak to w życiu jest. Więc notatki, do czego zachęcam, to jest absolutna podstawa. Druga rzecz, musicie wspomóc się programami komputerowymi. Niestety człowiek to jest jednostka zawodna, dochodzą emocje, dochodzą różnego rodzaju dziwne zachowania myślowe i człowiek nieraz sam się nakręca i myśli sobie, no nie, no dzisiaj ta Polska gra z tam z kimś o te trzecie miejsce, nie, no muszą wygrać, no to Polska, no muszą wygrać, no się z całym sercem za Polską. Ja popatrzę, że jak typuje komputer, a komputer typuje kompletnie odwrotnie. Dlaczego? Bo on bierze masę czynników pod uwagę. No i powiem Wam jedno. Ja testowałem kiedyś wiele razy pewną rzecz. Kto jest lepszy w typach buchmacherskich? Człowiek czy komputer? I powiem Wam jedno. Człowiek nie ma z komputerem żadnych absolutnie szans. Żadnych. Zakłady buchmacherskie to jest matematyka. Komputer to jest matematyka. To są miliony obliczeń. Człowiek nie jest w stanie wszystkiego obliczyć, popatrzeć, jakoś ocenić nieraz na chłodno. Komputer ocenia bez żadnych emocji. I tylko dlatego nieraz, jak obserwujecie mój temat, trafiam kursy po 6, po 8, a czasami się trafi kurs i 15. Czy ja jestem takim geniuszem, że trafiam takie mecze? Od tak? A skąd? Posiłkuję się tak zwanymi sieciami neuronowymi. Mam parę takich programów, część płatnych, amerykańskich, część darmowych. Mam też autorski program kolegi, który jest fanatykiem matematyki. On nawet, słuchajcie, uwzględnia w tym swoim programie coś takiego, kto będzie sędzią danego meczu. Bo jak się okazuje, może być tak, teraz wymyślam, że Wisła Płock grała z Jagiellonią Białystok 200 razy. Wyniki były różne, ale za każdym razem, gdy sędziował sędzia Tomczak, a w najbliższym meczu ma sędziować sędzia Tomczak, to ekipa wygrywała mecz. Wam się wydano, no przez głupie, to jest niemożliwe. Ale tak jest. Czemu tak jest? Nie wiem. No po prostu tak jest. Komputer nawet uwzględnia prognozę pogody. I czy będzie padał deszcz, jak drużyny, no różne, nie będę Was tu zanudzał. Parametrów tysiące. Tysiące parametrów. Człowiek nie ma szans. Dlatego zachęcam. Własne notatki, doświadczenie na pierwszy rzut oka. Komputer pokazywał wczoraj Olympiakos z kimś tam over 2,5. Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia ocenił na 93%. Prawie pewniak. A ja sobie siedzę i myślę tak. Jakie 93%? Ja kocham Grecję. Do Grecji wyjeżdżam parę razy w roku, jak tylko mogę. Kocham ich podejście do życia. Uwielbiam to, że oni na wszystko mają siga-siga. Totalny luzik. Podoba mi się to. Nie takie spinka dupy jak w Polsce i wiecie, jazda, musimy cisnąć. Jakie cisnąć? 40 lat zawał, 50-60 jakieś nowotwory, cudawianki, bo ludzie żyją w stresie, bo jedzą badziewie i tak dalej, i tak dalej. Sami wiecie, o czym mówię. Podobają mi się Grecy, ale uwaga, jak mogę dać na over 2,5 w meczu, gdzie ja wiem, że oni sobie podchodzą lajtowo do meczu. Jak mówi mój kolega, Robert, to są leniuchy, im się nie chce biegać. No więc odpuściłem ten mecz. Po meczu patrzę, Olympiakos wygrał 2-0. I co? I znowu doświadczenie się przydało. Masa takich meczy. Możecie mi wierzyć albo nie. Wczoraj podałem dużo kuponów, bodajże 10, rzadko się tak zdarza. Zakończyło się oczywiście na plus, mogło się zakończyć na dużo, dużo, dużo większy plus, ale człowiek, jednostka zawodna. Przygotowując kupony, widziałem doskonale. Portsmouth grał z Boltonem bodajże. Kurs 1,25. Kurczę, naprawdę uwierzcie mi, zatrzymałem się przy tym meczu i myślę sobie, cholera, te 1,25.
oby to się znowu nie skończyło jakimś 1-0 czy 0-1 wynikiem mundurowym, a ja grałem w tym meczu plus 1,5, ale myślę sobie, no nie, no te dwie bramki to pewnie wbiją. Lecę dalej, zapomniałem o tym, sprawdzam kupony, Portsmouth 1-0 i widzicie, ja już to oczywiście zapisałem, ja nigdy w życiu już nie zagram over 2,5, przynajmniej 1,5, jak będzie kursy 1,25 na jedynkę. Nie ma takiej opcji, to ja Wam gwarantuję. Dlatego obserwujcie te moje kupony, zobaczycie pewną prawidłowość, pewne ekipy się będą powtarzały. Bardzo szybko to wyłapiecie, że są zespoły, które lubię, często je gram, bo one po prostu dają zarabiać. Więc po co mam szukać, skoro ja wiem, że, nie wiem, wymyślam teraz, zespół Lęgby, Nykoping czy jakiś tam inny daje mi często gęsto zarabiać. Molde, Stabeki, jakieś coś. W ciemno biorę 1,5, wiem, że oni nie zawodzą. A że jest kurs 1,20, większość z Was wyśmieje. Słuchajcie, dajcie mi 3 kurs 1,20 codziennie i zagwarantujcie mi, że mi to wejdzie, albo mi zwrócicie wkład z kuponu, który pogram, zagram. To ja będę codziennie po 10 tysięcy dawał na ten kupon i zagwarantuję Wam, że po roku będę bardzo dużym milionerem. A będę grał cały czas 1,20. To jest taka rzecz, której wielu ludzi nie rozumie, ale z czasem zobaczycie, że nie kursy, nie chodzi o kursy. Tu nie ma żadnych jakichś ambicjonalnych u mnie rzeczy. Ja się cieszę tak samo z trafienia 3,60 jak 1,20, a wiem, że matematycznie jest to dokładnie tak samo trudno trafić. Także słuchajcie, doświadczenie, notatki, pewne rzeczy są schematami, powtarzają się. Zachęcam Was, zróbcie sobie, dzisiaj jest niedziela, usiądźcie wieczorem, odpalcie tego livesportsa.pl, kliknijcie kursy i przeanalizujcie, co się dzieje. Tak jak mówię, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, na przykład na jedynki, na dwójki. Zobaczcie, popiszcie i sami dojdziecie szybko do pewnych wniosków, które pozwolą Wam wygrywać. Ja Wam dam parę wędek z czasem, zobaczę, jak się będzie rozwijało. Nie odkryję się oczywiście od razu, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie o to chodzi. Chciałbym, żebyśmy docelowo wygrywali wszyscy mnóstwo pieniędzy, żebyśmy mieli naprawdę radochę, bo uwierzcie mi, ja mam bardzo dużą radochę z tego, jak trafiam kupony, jak wygrywam pieniądze. Jest to dla mnie odskocznia od tej codziennej zabawy w Chiny i bardzo się cieszę, jak trafiam. Jak nie trafiam, to mi jest trochę smutno, ale wiem, że mam wypracowane te schematy i one mi dają zarabiać, więc jakby mnie Bóg nie chciało oszukać, swoje co miesiąc ugrywam i podzielę się z Wami tym, macie to za darmo. Nie piszcie mi, ile kosztuje współpraca, bo współpraca nie kosztuje nic. Robię to za darmo. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jak pojawi się hejt, może się pojawić hejt, bo być może, nie wiem, czy wiecie, ale czy ktoś kiedyś z Was testował, na przykład jakieś na forum mecz.pl podałem bodajże 6 typów. To wszystko było z kursami ponad 2. Wiecie, co zrobił administrator tego forum? Wy nie uwierzycie w to. Ale to załóżcie, że mówię prawdę, bo to jest prawda, co teraz powiem. Podałem 6 meczy i napisałem ludziom, polecam, bo rzadko się zdarza, żeby tak 6 tak fajnych meczy było z takimi fajnymi kursikami i napisałem, że jest bardzo duża szansa, że one wejdą. Słuchajcie, 6 meczy na 6 weszło i zaczęła się jazda. Jazda, której ja nie rozumiem do dzisiaj. Domyślam się, że siedzą ludzie od bookmacherów, którzy robią tak zwaną gównoburzę, tylko po to, żeby ludzie, którzy wygrywają, szybko znikali z tych form. No bo jaki ma interes bookmacher, że ja będę podawał na jakiejś stronie mecze, które będą trafione? No on traci kasę, no więc jemu wiadomo, nie zależy na tym. Podałem te 6 meczy, 6 trafionych, mówię do kumpla, zobacz, co się dzieje. Jazda na parę stron, że pewnie mam ustawione mecze, że to jest wszystko ustawka, że zaraz będę chciał pieniądze za to, żeby mnie wypieprzyć z tego forum. No i na koniec, po takiej trzystronicowej gównoburzy, pan administrator napisał do mnie prywatną wiadomość i napisał tak. Ponieważ wywołuje pan spore emocje, a nie możemy sobie pozwolić, by na forum był bałagan,
muszę pana zablokować. No to piszę do gościa, chłopie, stworzyliście to forum, żeby zarabiać pieniądze, czy po co? On mi napisał, tak, żeby zarabiać pieniądze, ale sam pan widzi, że wywołuje ten post pana duże emocje, więc oni nie chcą tam, bo tam już wyzwiska szły, coś tam, więc oni nie chcą, żeby szły wyzwiska i wolą mnie zablokować. Słuchajcie, i oni mnie zablokowali. Ja do dzisiaj w to nie wierzę, ale oni mnie po prostu wyeliminowali stamtąd. No i sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy to forum, o którym powiedziałem, jest po to, żeby zarabiać kasę, czy żeby na 50 banerach, które tam wiszą, zarabiać kasę na was? Ja odpowiedź znam, wy sobie sami odpowiedzcie. Tyle w temacie. Kończę. Do usłyszenia niebawem. Hej!